Witamy serdecznie, moi drodzy. Może nie ze słonecznego, ale z, myślę, dzisiaj gorącego Włocławka. Jesteśmy w mieście znanym z koszykówki. Odwiedzimy Energa Basket Ligę. KK Włocławek kontra Sokół Łańcut. Miasto, z którego pochodzą tak znani i lubiani celebryci, jak chociażby Dawid Woliński, znany projektant mody, można powiedzieć przystojny mężczyzna. Andrzej Neyman z serialu Złotopolscy, bardzo często jest mylony z Marcinem Neymanem, ale to są zupełnie dwie różne postaci. W Włocławku Maryla Rodowicz swego czasu pomieszkiwała, kiedy była małą dziewczynką, no a teraz już jest większą dziewczynką. Plac Wolności, centralne miejsce, Heart of the City. Tutaj właśnie zaczynamy naszą podróż. Mamy w planie wykorzystać nowinki technologiczne, które zawitały w nasze uposażenie, jeśli chodzi o nowy rok. Będziemy na tamie we Włocławku, jednej z największych tam w Polsce. Puścimy tam drona. Chcemy pojechać na mecz, chcemy zobaczyć kawał basketu. Bądźcie z nami podczas tego odcinka. In audio. Przywitaliśmy się z Włocławkiem na Placu Wolności i moje skrzętne sokole oko wypatrzyło punkt Elwibetu. Są nasi, jesteśmy uratowani. Pora na piątkowy los kuponos. Ostatnio niezbyt ciekawa pasa, jeśli chodzi o koszykarzy z Włocławka, ale liczę, że dzisiaj z ekipą Sokoła Łańcut sobie poradzą i mój typ, że wygrają to spotkanie i wygrają wysoko. Dołożymy sobie do tego coś z piłki. Dzisiaj 20 dzień stycznia, dokładamy sobie Real Mallorca Celta Vigo i zagramy tutaj Under 2,5. I hit dzisiaj w Bundeslidze, RB Lipsk kontra Bayern Monachium. Obie drużyny strzelą tak. No i kuponik puszczony, bardzo sympatyczna pani. A my, moi drodzy, chcemy wykorzystać ten moment, kiedy jeszcze jest w miarę jasno. I teraz zgodnie z planem, moi drodzy, lecimy na tamę. Pokażemy wam to wszystko z lotu ptaka. Dobra, złap mnie teraz tak, żeby nie było widać brzucha i żeby sprawdzić, czy ten ball handling jeszcze dalej jest. Słuchajcie, witamy was z hali mistrzów. Jesteśmy dzisiaj we Włocławku. Ja teraz na parkiecie z moją nadwagą, ale za kilkadziesiąt minut wybiegną tutaj na ten parkiet koszykarze Anwigo Włocławek i ekipy Sokoła Łańcut. Będzie się działo. Około 2000 kibiców, Energa Basket Liga, Basket Tip z Elwibetem. Myślę, że będzie się działo. Będziemy krążyć, zobaczymy, co jest dobrego, jeśli chodzi o catering. Panie prezesie, jesteśmy we Włocławku, mieście nieodzownie łączonym z basketem. Dzisiaj spotkanie z ekipą Sokoła Łańcut, ale jak wygląda ten obraz koszykówki we Włocławku w 2023 roku? Jesteśmy w stolicy polskiej koszykówki, tak by się chciało rzec, bo jesteśmy jeszcze godzinę do meczu, więc te trybuny nieco puste, ale one za chwilę się wypełnią. Gramy dzisiaj z Sokołem Łańcut, Sokół Łańcut. Mimo że my jesteśmy od ponad 30 lat w Ekstraklasie, to zdarzają się takie świeżynki jak dzisiaj, że po raz pierwszy w historii walczymy tutaj we Włocławku z drużyną z tego miasta. Na pewno będzie gorąco, na pewno będzie ciekawie. No, my w tej chwili jesteśmy w pewnym dołku po serii porażek, ale oczywiście wierzymy, że miejsce swoje na koniec sezonu zasadniczego w czubie tabeli zajmiemy, a później będziemy walczyć o najwyższe trofea. W ekipie z Włocławka wszyscy nam mówią, jest jeden rodzynek, jest, mówiąc po koszykarsku, prospekt, który no być może kiedyś zapuka do wielkiej koszykówki. Dwa zdania na temat tego młodego chłopaka. Ja myślałem, że pytając o rodzynka, pytasz o Szymona Szewczyka, który niedawno zakończył karierę. Mój rocznik. Wielka, wspaniała postać polskiej koszykówki, ale Szymon w tym roku skończył karierę, kończy karierę, a w jego miejsce, w jego buty niejako wchodzi
młody rzeczywiście prospekt, Bartosz Łazarski, 15-latek, chłopak z wielkim talentem, tutaj włocławianin miejscowy. Oczywiście on dopiero się ogrywa, dopiero zdobywa pierwsze szlify. Trener Przemysław Frasunkiewicz daje mu możliwość zapoznania się z tymi ekstraklasowymi parkietami. Jest najmłodszym debiutantem w historii Anwilu na parkietach ekstraklasy. No i wierzymy, że w przyszłości będzie stanowiło sile tego klubu. Zawodnicy już się rozgrzewają, zarówno z Włocławka, jak i z Łańcuta, a my musimy delikatnie rozgrzać nasze żołądki. Tuż przed meczem odwiedziliśmy stoisko cateringowe i zamówiliśmy zapiekankę i hot doga. 15 zł zapłaciliśmy, 9 zł za zapiekankę, 6 za hot doga. I co? Dostaliśmy błyskawicznie. Gdybyśmy tak dostawali jedzenie szybko jak we Włocławku, to nie byłoby całej afery z cateringiem niegdyś na Wiśle Kraków. Próbujmy. Hot dog klasyczny, taki jak na stacjach benzynowych, w bułce takiej zamykanej z ketchupem. Jest ok, bułka mogła być jeszcze troszkę bardziej przypieczona, ale biorę to na poczet tego, że dostaliśmy momentalnie to jedzenie. Jest ok. I zapiekanka, moi drodzy, wjeżdża. Klasyczna, ser, pieczarki, ketchup. Fajnie przypieczona, mocno pieczarkowa, klasyczna. Taka jak sprzed laty, taka jak ze stoi pod patykiem. Fajna. A teraz idziemy na trybuny, bo za chwilę pierwszy gwizdek arbitrów. Dzisiaj Energa Basket Liga. Moi drodzy, rozpoczęło się to spotkanie, gorąca atmosfera, ważny mecz dla gospodarzy, bo mają serię kilku przegranych i dzisiaj chcą przełamać tą pasę. W początku meczu, właściwie przed spotkaniem, fajna uroczystość, Kamil Łączyński, legenda klubu numer 9, otrzymał pamiątkowo taką paterę, został dołączony do drużyny 30-lecia Anwilu, fajna nominacja, no i miejmy nadzieję, że dzisiaj gospodarze wygrają, no bo wiadomo, że dla nas miło jest, kiedy świętujemy razem z kibicami gospodarzy po takim meczu. Sporo nerwowości w tych początkowych fragmentach. Mamy 2 minuty do końca pierwszej kwarty, a wynik 13-14. Mały wynik, słaba skuteczność z obu stron. No ale zobaczymy, może to spotkanie się rozkręci. Widać, że obie drużyny bardzo chcą wygrać. Poczekaj, coś się dzieje. To jest ważne. 2 spostrzeżenia, bo już za chwilę połowa drugiej kwarty. Jeden z sędziów jest zajebiście podobny do Toma Cruza. Spielberg mówi, że nie. Ja mówię, że tak. Ale nie do tego sobowtóra Toma Cruza, tylko do tego prawdziwego. Wszystko się zgadza. Miało być co najmniej 11 punktami, ale w drugą stronę. Hello! No póki co to goście w tych pierwszych 2 kwartach prowadzą. Dużo chaosu i niedokładności, jeśli chodzi o rozgrywanie akcji przez gospodarzy. Myślę, że spora bura w szatni będzie ze strony trenera Frasunkiewicza. Gwizdy? Słyszycie gwizdy? Nie słyszymy. 15 punktów przewagi gości z Łańcuta. Zrozumiałe jest to niezadowolenie, bo to
Bardzo ciężko będzie odwrócić losy tego meczu i chyba powoli, powoli zaczyna się tutaj zanosi na kolejną porażkę Anwilu u siebie z Beniaminkiem. No i myślę, że będzie gorąco w szatni gospodarzy. Minuty do końca trzeciej kwarty, 21 punktów przewagi ekipy Sokoła Łańcuch. Deklasacja. Znamy już frekwencję, moi drodzy, 2803 widzów i nas dwóch wśród nich. Noga mnie boli, ale dzisiaj już mam plan, że po tym meczu udam się do apteki. Jeżeli apteka będzie zamknięta, to pojadę do Dino, bo mamy obok Dino. Tam kupię lekarstwo na moją nogę. Koniec, moi drodzy. Dokładnie 11 punktów. Taką różnicą miał wygrać Anwil. Niestety wygrał Sokół. Na trybunach jest gorąco. Dużo niezadowolonych osób. Byliśmy świadkami fajnego meczu, szczególnie końcówka dla Anwilu. Bardzo dobrze, zbliżyli się już na 7 punktów. Żegnamy się, moi drodzy, z halą mistrzów. Słyszymy gwizdy, niezadowolenia. Widzimy się jutro we Włocławku. No i co? Dzień zwiedzania, dzień jedzenia, dzień atrakcji turystycznych. Słów kilka, moi drodzy, na temat Pałacu Bursztynowego, czyli hotelu, w którym zatrzymaliśmy się podczas naszego pobytu we Włocławku. Wszystko jest utrzymane właśnie w takim pałacowym stylu. Krzesła, stoły czy łóżka, wszystkie są ozdobione w odpowiednim stylu pałacowym. Przestronny pokój, dość duży. Charakterystyczne jest ustawienie łóżek. Przeważnie te łóżka są obok siebie, a tutaj jest inaczej. Telewizor jest obok okna i łóżka są jak gdyby jeden za drugim. Można by było powiedzieć kolokwialnie, że druga osoba śpi w nogach tej pierwszej. Co do internetu, na pewno plus śniadanie. Śniadanie typowo hotelowe, była jajecznica, była kiełbaska, były wędliny, sery, owoce. Tak, imponujący, monumentalny obiekt, cały ten pałac efektownie się prezentuje. Z tego co wiem, został wybudowany w roku 2009. Kiedyś tutaj były tereny wojskowe. Jedna rzecz taka nietypowa, która nam się rzuciła w oczy, to numeracja pokoi. My jesteśmy w pokoju 21, a przeważnie pokoje dziesiątki są na pierwszym, dwudziestki są na drugim piętrze, a tutaj jest trochę inaczej, bo pokój 21, popularne oczko, jest na piętrze trzecim. Ma zima, zima, pada, pada śnieg. Tak nas przyjął Włocławek podczas drugiego dnia, moi drodzy. Opady śniegu w całej Polsce, ale tutaj, jeśli chodzi o Kujawy, ziemię dobrzyńską,
wieje też niesamowicie. Nie zwalniamy tempa, jesteśmy tutaj dla Was. Teraz coś dla fanów kulturalnych aspektów. Będziemy w Muzeum Historii Włocławka, jednym z takich najjaśniejszych punktów, jeśli chodzi o tą kulturalną mapę. Miejsce absolutnie godne uwagi. Idziemy do środka, bo jest strasznie zimno. W tej chwili znajdujemy się w Muzeum Historii Włocławka. Jest to oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Gromadzimy przede wszystkim obiekty, artefakty różnego typu związane z przeszłością naszego miasta i najbliższej okolicy. Na ekspozycji stałej prezentujemy obiekty związane z prehistorią, a więc z czasami, kiedy jeszcze tutaj miasta nie było. I tak w układzie chronologicznym przechodzimy przez kolejne epoki, aż do przełomu lat 80. i 90. Na ekspozycji znajduje się ponad 3,5 tysiąca zabytków z działu archeologicznego, z działu historycznego, metrologicznego, numizmatycznego, medalierskiego. To są te działy, które tutaj funkcjonują. Włocławski sport ma dosyć bogatą, czy nawet bardzo bogatą historię, a jego początki sięgają drugiej połowy wieku XIX. Tak naprawdę lata 80. tego stulecia. Mianowicie w roku 1886 powstało tutaj Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, trzecie na terenie Królestwa Polskiego po warszawskim i płockim. Na chwilę obecną Włocławek słynie przede wszystkim z klubu sportowego koszykarskiego Anvil, który jest tutaj w tej chwili chyba dominującym klubem, a koszykówka jest chyba najbardziej popularną dyscypliną sportową w naszym mieście. Za oknem śnieg, pruszy, zima. Jesteśmy w restauracji Dziedziniec na Placu Wolności we Włocławku. Wjechała właśnie w kociołku zupa gulaszowa, delikatnie tak pyka sobie. Pieczywko czosnkowe. Ulala! Delikatnie pikantna. Ale wyobrażam sobie, że jestem na polowaniu w środku lasu. Wjeżdża taki kociołek z taką zupą gulaszową. No i dzięki temu jest naprawdę sobota udana. Dzisiaj dla nas też będzie udana, mimo że noga kontuzjowana, przypomnę. Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym. Do tego fajna fikuśna sałatka z orzechami nerkowca, z granatem, z papryką, z ogóreczkiem, z rukolą. Fajnie, że nóż jest z ząbkami, łatwiej wtedy pokroić. Polędwiczka. Z zewnątrz chrupiąca, w środku mięciutka. Bardzo fajna. Sos kurkowy. Jeden z moich ulubionych. Moi drodzy, słów kilka na temat tego, co nas spotkało we Włocławku. Jak widzicie, dzisiaj niesamowita śnieżyca i pogoda delikatnie storpedowała nasze plany. I dzisiaj chcieliśmy trochę polatać znowu dronem, ale w tej pogodzie jest to niemożliwe, dlatego dzisiaj jesteśmy w knajpie, byliśmy w muzeum. Jutro, bo sprawdziliśmy pogodę, weather forecast po angielsku, i ma jutro nie padać, więc jutro chcemy wykorzystać możliwości pojechać na bulwary, sprawdzić most Zakochany, który jest we Włocławku. Takie plany na jutro, miejmy nadzieję, że pogoda będzie dla nas łaskawa. No i moi drodzy, pojedzone. I jedziemy dalej w trasę, a jedziemy naszą limuzyną. Dzięki Toyota Professional Wesoła mamy Toyota Pro Ace w wersji VIP, Toyota Pro Ace Verso. Opakowna, cały nasz sprzęt tutaj się mógł swobodnie zmieścić. Z tyłu można sobie usiąść, na przykład wyjąć laptopa, popracować, albo w chwili przerwy na trasie wypić kawkę, zjeść coś dobrego. Bardzo fajnie mieć takie duże, pojemne auto i myślę, że to nie jest to pierwszy, ale nie ostatni raz, kiedy tym bardzo komfortowym autem będziemy gdzieś podróżować w celach właśnie nagrywkowych.
Moi drodzy, kolejny dzień we Włocławku i dzisiaj opatrzność była dla nas łaskawa, nie pada z nieba i mogliśmy zacząć oglądać, zwiedzać, pokazywać i nagrywać atrakcje turystyczne miasta Włocławka. Znajdujemy się na bulwarach włocławskich. Za moimi plecami mierzący 620 metrów długości i 9 metrów szerokości most Rydza Śmigłego. Jest to most kratownicowy, co widzimy, jeśli chodzi o strukturę budowlaną. Szczególnie fajnie wygląda wieczorem i w nocy, kiedy jest podświetlony tak na zielono, takie iluminacje, które potęgują wtedy jeszcze jego monumentalność. Miejsce popularne, tak jak widzimy na bulwarach, można oddać się joggingowi, można pojeździć na rolkach, na rowerze, można się przespacerować. Widzieliśmy zaraz przy parkingu, gdzie zaparkowaliśmy, mural świętego Jana Pawła II, który jest patronem województwa kujawsko-pomorskiego. A teraz idziemy troszkę dalej. Chcemy zobaczyć katedrę, która jest pod względem turystycznym no największą atrakcją sakralną miasta Włocławka. Będzie też pałac biskupi i powoli, powoli będziemy zmierzać w tamtym kierunku, w kierunku parku Sienkiewicza. I miejmy nadzieję, że trafimy, bo wczoraj jechaliśmy, nie wiedzieliśmy, który to z tych mostków. Jeden z nich jest mostkiem zakochanych. Czuję takie delikatne mrowienie w nogach, w dłoniach i w szyi. Nie wiem, co to znaczy, ale to może być znak, sygnał, że poznam kogoś, kogo jeszcze nie znam. Most zakochanych, moi drodzy. Zobaczcie, ile kłódek. To tutaj ludzie, Andrzej i Kasia, Mirella i Tomek spotykali się, połączyły ich uczucia, spletli dłonie. Powdychajmy to powietrze, podelektujmy się tymi widokami. Jest pięknie. Jesteśmy w pięknym miejscu we Włocławku. I tego Wam też życzymy. Jak najwięcej doznań w pięknych miejscach. All these white lies got me hypnotized. Get out of my head, get in my bed, I'm broken. It's only a matter of time, shifting my paradigms. You hurt me, I'm sinking and drowning, and I don't deserve it. Your heart is frozen, the water is rising, and I'm just a drop in the ocean. Centrum Handlowe Wzorcownia, jeden z charakterystycznych punktów Włocławka, będzie naszym ostatnim punktem tej jakże ciekawej wycieczki. Żegnamy się z ekipą KK Włocławek. Mimo że przegrali, były emocje, było ciekawie. Żegnamy się z tym weekendem koszykarskim. No i do następnego razu. Myślę, że to był ciekawy odcinek, w którym zobaczyliśmy i trochę sportu, i trochę jedzenia, i trochę atrakcji, czyli wszystko to, co mi się lubią najbardziej. Przypominam oczywiście o lajkach, subach, dzwoneczkach i napiszcie nam jakiś ładny komentarz, czy byliście kiedyś we Włocławku, czy oglądaliście mecze koszykarskie. Do kolejnego odcinka zdradzimy, że będzie to już odcinek Football Tripa. Będziemy jechać na mecz piłki nożnej. Uwaga, na poziomie chyba ekstraklasowym.